Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcelina Woźna i jestem właścicielką, a także jedną z trzech nauczycielek Wokalmanii, czyli studium wokalnego przy ulicy Świderskiej 7 w Otwocku. W związku z tym, że zbliża się kolejny rok szkolny i dostaję bardzo dużo pytań dotyczących nauki w Wokalmanii, postanowiłam nagrać krótki film, w którym odpowiem na najczęściej zadawane pytania. Zostańcie ze mną. Wokalmania to miejsce, w którym w przyjemnej atmosferze nauczysz się śpiewu, a także możesz nagrać swój głos. Śpiewu w Wokalmanii mogą uczyć się dzieci od 5 roku życia, młodzież oraz dorośli. Żeby rozpocząć naukę śpiewu w Wokalmanii, należy najpierw umówić się na przesłuchanie z nauczycielem, podczas którego zostaną sprawdzone Twoje predyspozycje muzyczne. Takie spotkanie jest bezpłatne i trwa mniej więcej 30 minut. W studium naukę rozpocząć mogą osoby zarówno początkujące, jak i zaawansowane. Nie trzeba mieć doświadczenia scenicznego, wszystkiego nauczysz się w Wokalmanii. Wokalmania to głównie zajęcia indywidualne, ale nie tylko. Można zapisać się do grupy dwuosobowej. Warunkiem jest to, żeby osoby były w podobnym wieku i na podobnym poziomie wykonawczym. W studium odbywają się także zajęcia grupowe. Teoretyczne, czyli zajęcia z zasad muzyki, kształcenia słuchu i podstaw techniki wokalnej oraz zajęcia grupowe wokalne, czyli zespół wokalny. Jeśli chodzi o indywidualne lekcje śpiewu, do wyboru w ofercie Wokalmanii znajdziecie zajęcia 30-minutowe, 45-minutowe i 60-minutowe. Grupowe zajęcia wokalne, czyli zespół wokalny, to 60 lub 90 minut. Zajęcia teoretyczne, grupowe, to w zależności od grupy wiekowej 45-minutowe lub 60-minutowe lekcje. Koszt zajęć wokalnych uzależniony jest od długości lekcji oraz tego, ile razy lekcja w tygodniu będzie się odbywała.